To zapowiadana i długo wyczekiwana inwestycja, którą w założeniu ma finansować wspólnie miasto, powiat i jeden z marketów usytuowanych przy Staszica. W miejsce skrzyżowania miałoby być rondo, co usprawniłoby ruch w tej części miasta. Na ostatniej sesji Rady Powiatu podjęto stosowną uchwałę i zdecydowano o przekazaniu 1,3 mln zł na realizację tego przedsięwzięcia. 230 tysięcy na przebudowę skrzyżowania przekaże jeden z marketów. To miasto będzie prowadzić tą inwestycję, która, jak się okazało, po Wsparciu ofert kosztować będzie 3 930 000 zł. Resztę pieniędzy miałoby pochodzić z kasy miasta. Jednak na sierpniowej sesji Radni Miejscy projekt uchwały odrzucili, a właściwie dwa projekty, czym skutecznie zablokowali tę inwestycję. Na jutro zaplanowana została nadzwyczajna sesja Rady Miasta, na której być może uda się podjąć odrzucone wcześniej uchwały, zabezpieczyć środki finansowe na ten cel, co pozwoliłoby ruszyć z przebudową tego skrzyżowania. Dodajmy, że starostwo zaakceptowało już nową organizację organizację ruchu na tym skrzyżowaniu, która będzie obowiązywać na czas trwania prac.